Dzień dobry, nazywam się Tomasz Ręg, jestem przedstawicielem marki Luit. Najczęściej możecie mnie spotkać w Katowicach, ale dzisiaj jesteśmy w Warszawie. A dzisiaj spotykamy się w Warszawie po to, aby zaprezentować dwa tachimetry z najnowszych serii tej właśnie marki. Pierwszym instrumentem jest model R2, który występuje w dwóch wersjach, w wersji R2 i w wersji R2 Pro. I są to instrumenty, które zastąpiły dotychczas produkowane modele RTS, które były bardzo dobrze przyjęte przez polskich geodetów. Czym te tachimetry się wyróżniają na tle pozostałych modeli, które możemy spotkać u nas w kraju, u innych sprzedawców? Nawet osoba, która ma niewielkie doświadczenie w pracy z tachimetrami, doskonale sobie poradzi z tym instrumentem. To, co je wyróżnia. Przede wszystkim w standardzie otrzymujemy dwusekundową dokładność pomiaru kąta. W wersji R2 otrzymujemy możliwość pomiaru bezlustrowego do 400 metrów. Natomiast w modelu R2 Pro ten zasięg jest zwiększony aż do 800 metrów. To umożliwia naprawdę pomiar bardzo dalekich celów, bądź jeśli chcemy mieć pewność, że te cele bliższe będą pomierzone w niekorzystnych warunkach, to też w tym momencie możemy to uzyskać. Tachimetry R2 w opcji posiadają pionowniki optyczne, które na życzenie klienta możemy zamienić na pionowniki laserowe. Dodatkowo to, co jest ciekawostką, to w tych tachimetrach zastosowano specjalne czujniki, które są zamontowane pod klawiaturą. Są to czujniki, które mierzą temperaturę i ciśnienie i możemy w sposób automatyczny te wartości dodawać do pomiarów odległości. Tachimetry z serii R2 posiadają bardzo wygodne dwie klawiatury alfanumeryczne, podświetlane. Ekran jest graficzny o rozdzielczości 160x90 pikseli i podświetlany białym światłem. Prace tym tachimetrem umożliwiają dwie baterie o pojemności 3000 mAh, które umożliwiają nam pracę do 16 godzin. To jest właściwie przy tych dwóch bateriach jesteśmy w stanie zrobić cały dzień roboty. Zasięg pomiaru na lustro w tym tachimetrze przy użyciu lustra zwiększa się do 5000 metrów. Zapewne zastanawiacie się, w jaki sposób możemy transmitować dane z tego tachimetru. Możemy to zrobić na trzy sposoby. Za pomocą typowego kabla RS232, za pomocą USB i korzystając z karty SD. Dodatkowo w modelu R2 Pro w tych tachimetrach jest zamontowany układ dotyczenia. Jest to dioda, która umożliwia precyzyjne i bardzo szybkie wtyczenie pomiarowego. Wszystkie dane tachimetryczne, które uzyskamy przy pomiarze, możemy sobie wrzucić do najbardziej popularnych programów, które właściwie wykorzystuje każdy polski geodeta. Mam na myśli CGO i WinCalca. Drugim modelem, który chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jest model RCS. Jest to nieco bardziej zaawansowany tachimetr od modelu R2 i występuje tylko w jednej odmianie. Ten tachimetr również pozwala nam mierzyć z dokładnością 2 sekund, natomiast odległość, jaką nim uzyskamy bezlustrowo, jest to 400 metrów. Myślę, że taką ciekawostką jest też to, że w trybie Fine zarówno R2, jak i RCS mierzy z szybkością 0,3 sekundy. Jest to naprawdę bardzo dobry wynik. To, co wyróżnia model RCS od modelu R2, jest przede wszystkim klawisz pomiaru, który jest umieszczony z boku, co umożliwia bardzo szybkie pomiary, celowanie i pomiary, bez odrywania nawet wzroku od lunety. W tym modelu został wykorzystany kolorowy, dotykowy ekran. W tachimetrze jest również większa klawiatura, która jest podświetlana. Zarówno w modelu RCS, jak i w modelu R2
taką dość ciekawostką jest to, że są dwa klawisze pomiaru. Jest pomiar bezlustrowy i pomiar lustrowy. Oba pomiary są tak skonfigurowane, aby można było je wykonywać osobnymi klawiszami. W modelu RCS, podobnie jak w modelu R2 Pro, znajdziemy diodę dotyczenia, która umożliwia bardzo szybkie wejście pomiarowego w oscylową instrumentu. W obu modelach możemy włączyć wskaźnik laserowy, który jest bardzo przydatny przy różnego rodzaju tyczeniach. Standardem w tych tachimetrach jest również to, że oba posiadają dwuosiowy kompensator. Przyjazne, intuicyjne oprogramowanie, tak naprawdę możemy opisać ten instrument. Samo menu instrumentu jest w języku polskim. Klawiatura instrumentu jest tak podzielona, aby można było bardzo szybko wykonywać poszczególne zadania pomiarowe. I tak, mamy do dyspozycji klawisz szybkiego dostępu, który w bardzo prosty sposób pokazuje nam podstawowe ustawienia. Dzięki sześciu klawiszom numerycznym mamy bardzo szybki dostęp do funkcji ustawień, takich jak zakładanie stanowiska, tyczenie, offsety, programy, cogo i współrzędne. Dzięki temu nie musimy wchodzić do głównego menu instrumentu, aby znaleźć właściwą opcję. Naprawdę praca jest bardzo szybka. W naszym tachimetrze znajdziesz również dwa klawisze użytkownika, które mogą posłużyć jako skróty do funkcji lub programów, z których najczęściej korzystasz w terenie. Nie musisz wywoływać menu instrumentu, wystarczy, że użyjesz skrótu do swojej ulubionej funkcji. Zróżnicowane funkcje pomiarowe przydadzą się w każdej robocie. Instrument jest tak skonstruowany, że możemy założyć stanowisko poznanych współrzędnych, ścięcia, ewentualnie zakładamy stanowisko o współrzędnych lokalnych. Programy, które w tym instrumencie są zabudowane, to na przykład rzut na linię, rzut na łuk, czołówki, wysokość linii dostępna. Możemy również obliczyć pole powierzchni oraz zrealizować większość zadań geodezyjnych. Pokażę Wam teraz, jak wykonać pomiar bezlustrowy tym tachimetrem. Na początek wybierzmy jakiś bardzo prosty cel. Na przykład mamy tutaj taką latarnię. Pomiar możemy wykonać, tak jak mówiłem wcześniej, dwoma sposobami. Albo korzystamy z klawisza pomiar na klawiaturze, albo korzystamy z tego klawisza czerwonego, tak zwanego szybkiego pomiaru, który umożliwia przede wszystkim pomiar wtedy, kiedy celujemy. Jak widzieliście, sam pomiar wykonany był bardzo szybko, no ale odległość nie była zbyt daleka, więc spróbujmy teraz to zrobić na nieco bardziej celu, który nam przysłania drzewo i inne przeszkody. Wykonujemy pomiar. Udało nam się pomierzyć 309 metrów. Uważam, że mierząc przez właśnie takie gałęzie i drzewa, jest to bardzo dobry wynik. A teraz sprawdźmy, czy ten nasz pomiar odległości będzie powtarzalny i w momencie, kiedy celujemy przez przeszkody, czy będzie taki sam. Jak widzicie, praktycznie pomiar mamy identyczny. Jak widzicie, rozbieżność między dwoma pomiarami to tylko 2 mm, pomimo tego, że odległość mierzona jest ponad 300 metrów. A dodatkowo pomiędzy tachimetrem a mierzonym obiektem znajdują się gałęzie drzew. Po scentrowaniu instrumentu zakładamy nową robotę.
Możemy to zrobić tradycyjnie za pomocą klawiszy, a możemy to również zrobić za pomocą ekranu dotykowego. Zobaczcie, jakie to jest proste. Po wprowadzeniu urządzenia do instrumentu przygotowujemy stanowisko. Stanowisko możemy przygotować na danych służebnych. Możemy wykorzystać wcięcie, albo również możemy wykorzystać stanowisko szybkie w układzie lokalnym. I teraz takie stanowisko wykonamy. Wykonujemy nawiązanie. Po wykonaniu nawiązania przechodzimy do pomiarów pikiet. Będziemy wykonywać pomiar bezlustrowy. Pomimo deklarowanego przez producenta zasięgu pomiaru do 400 metrów bezlustrowo, udało nam się pomierzyć 438 metrów. Spróbuję wykonać pomiar na napis Marriott. Wykonujemy pomiar. Ponownie uzyskany zasięg pomiaru przekroczył deklarowany przez producenta i w tym momencie uzyskaliśmy 423 metry mierząc bezlustrowo. Przechodzimy teraz do tyczenia. Tyczymy punkt numer 10. Oprócz tyczenia punktów możemy również tyczyć proste, ewentualnie osie na przykład na budowie. Do tego celu mamy przygotowany specjalny program, który za chwilkę Wam pokażę. Mamy współrzędne dwóch punktów i pokażę Wam na przykładzie, w jaki prosty sposób wtyczyć się w linię pomiędzy tymi punktami. Wchodzimy w program, wybieramy ustalenie dwóch punktów, wpisujemy punkt pierwszy, punkt drugi i teraz spróbuję wtyczyć pomiarowego pomiędzy te dwa punkty. Wykonujemy pomiar. Pomiarowy stoi w linii, ale brakuje nam jeszcze około 40 cm. Pomiarowy został wtyczony w punkty 101-103, a jak sami widzicie, nie stoimy w wtyczonej osi. Jak często Wam się zdarza mierzyć z tarasu Pałacu Kultury i Nauki? Nam dość często. Tak jak wcześniej wspomniałem, w instrumencie jest dwuosiowy kompensator, ale oprócz tego
Mamy również tutaj zabudowaną libelę elektroniczną, która bardzo nam ułatwia poziomowanie. Zastanawialiście się może, jaka jest odległość między Pałacem Kultury a na przykład budynkiem Intercontinental? Sprawdźmy. metrów. A może jednak spróbujmy zmierzyć coś, co jednak jest trochę dalej. Tym razem obrałem cel na Warsaw Tower. To 261 metrów.